Na sam początek chciałabym Wam wyjaśnić, co ja tak właściwie mam na głowie. Jest to za sprawą jednego z komentarzy, który dostałam jakiś czas temu. Ta osoba napisała mi, że cały czas jestem w jednej fryzurze i czy mogłabym zrobić jakąś inną, więc specjalnie dla Ciebie właśnie dzisiaj mam cebulkę. Możecie się pośmiać. No dobra, to lecimy teraz z filmem. Hej wszystkim! Tak jak możecie zobaczyć po tytule, dzisiaj będziemy testować kolejne suche pastele w kredce, których jeszcze do tej pory nie miałam. A to za sprawą tego, że sklep FC wysłał mi je w prezencie i mogę je Wam pokazać i przetestować po raz pierwszy. Powiem Wam szczerze, że nad tymi pastelami zastanawiałam się jeszcze przed Nowym Rokiem, ale kiedy patrzyłam na ich cenę, no to troszeczkę mnie odstraszały, bo też za bardzo nie widziałam żadnych opinii na ich temat. Też się nad tym jakoś nie zagłębiałam, ale no właśnie, chciałam Wam pokazać, jak one wyglądają. Są to kredki właśnie z tej firmy Carandash i nie mają jakiejś specjalnej nazwy, po prostu mam tutaj 40 pastel pencils, czyli pastelowych kredek. Zaraz popatrzymy, jak one wyglądają w środku i wiem też, że firma Carandash zawsze ma fajne pudełka. No dobra, także nie będę już nic więcej mówić, zapraszam Was na testy, na przyjrzenie się tym pastelom i zobaczymy, czy mi się spodobają, czy są warte swojej ceny. Także no zapraszam. Zestaw przychodzi w pięknym, tekturowym, czarnym opakowaniu, standardowym dla Carandash. Mam tutaj, tak jak Wam mówiłam, 40 kolorów pasteli i z tyłu mamy sporo różnych informacji dotyczących właśnie tych przyborów. Są po angielsku, są również po jakiemuś innemu, dużo języków. No dobra, ale kiedy zajrzymy do środka, tam oczywiście wszystko jest przepięknie zapakowane. Gąbeczki. W środku były dwa arkusze papieru ściernego, które mają nam posłużyć do starcia tej powłoki na samym początku. To znaczy, takie są informacje od producenta, żeby po prostu pastela była miękka. I również standardowo ulotki o produkcie z informacjami, jedna taka przezroczysta. A druga pokazuje, jakie pastele możemy dostać od firmy Carandash. I najważniejsza rzecz, czyli nasze pastele w kredce, są zapakowane w dwie tacki i jak widzicie, bardzo dobre opakowania, które nie zaszkodzą naszym kredkom. One będą cały czas w miejscu, są gąbeczki wyżłobione. Wyglądają moim zdaniem bardzo ładnie, większość jest drewniana, a czubeczki w takiej dłuższej części są zabarwione na kolor, który odpowiada temu, co znajdziemy w środku. No i ważne jest to, że one naprawdę są takiego koloru. Do stworzenia dzisiejszej pracy wybrałam sobie mój ulubiony pastel do pasteli suchych. Pastel, co ja powiedziałam? Mój ulubiony blok do pasteli suchych, czyli pastel mat z Clairefontaine. Zresztą to już na pewno wiecie. Tym razem wzięłam taki piękny odcień szarości. Aha, i zdjęcie, które przerysowuję, znalazłam na Pixabay. Wkleję Wam tutaj taki uroczy piesek, że nie mogłam się opanować, aby go nie narysować, i stwierdziłam, że on będzie naprawdę tutaj fajnie pasował ze względu na kolory, jakie mamy w zestawie. Zawsze staram się jakoś dopasować rysunek do zestawu, do kolorów, które posiadam, żeby jak najlepiej sprawdzić, przetestować dany produkt. I już na samym początku powiem Wam, że zapomniałam, jak fajnie rysuje się zwierzaki pastelami i chyba muszę jeszcze do tego wrócić, bo naprawdę miałam mega radochę, mega uciechę i jestem zadowolona. Jednak przy psich portretach nie trzeba aż tak mocno, mocno zwracać uwagi na takie szczególiki jak przy twarzy ludzkiej. No bo w sumie sierść możemy ułożyć gdzieniegdzie trochę inaczej i nie zgubi nam to podobieństwa. Polecam Wam tworzenie zwierzaków pastelami, bo jest to mega przyjemność. Dobra, zdjęcie i to, co już rysuję, omówione, więc możemy przejść do pasteli. I jak zawsze na sam początek powiem Wam, ile kosztowały. Mój zestaw, czyli 40 kolorów na stronie sklepu FC, kosztuje 594 zł, więc jest to dosyć spora kwota, gdzie za sztukę po przeliczeniu wychodzi około 14,85. Drogo, nie? Zawsze też myślałam, że kupując w zestawie będzie to taniej niż możemy dostać na sztuki. No ale wnioskując po tym, jak teraz wygląda też cena pojedynczej kredki, która kosztuje 13 zł, no to chyba za to opakowanie płacimy dosyć dużo.
Chociaż pojedyncze sztuki pasteli w kredce aktualnie są w promocji, więc wychodzi taniej. Jeszcze musiałam sprawdzić, ile za ten zestaw 40 kolorów zapłacimy, kiedy wpiszemy sami 15, bo właśnie w sklepie FC na wszystkie nieprzecenione artykuły macie zawsze rabat. No i wychodzi 505 zł, także sporo zaoszczędzimy, 90 zł w kieszeni, no i za sztukę wtedy wychodzi 12,62, więc no tutaj się naprawdę opłaca. Pastele z tej firmy dostępne są aż w 84 kolorach. Jest to chyba jedna z największych palet, jeśli chodzi o pastele w kredce. Zawsze spotykałam się z 60, na przykład przy moich pastelach z Derwent albo właśnie Peat Pastel z Faber-Castell. Ale się zrymowało. Czyli w tej chwili mam mniej niż połowę kolorów, a są one naprawdę zaskakujące. No i chyba możemy przejść do przejrzenia, jakie kolorki dostajemy w zestawie 40 kolorów. I co ja mam na ten temat do powiedzenia? Muszę przyznać, że kolory są dobrane naprawdę fantastycznie. Bardzo mi się podoba ten dobór kolorów. Jestem pod wrażeniem. Znajdziemy tutaj wszystko, czego potrzeba. No mi ogólnie do tego rysunku, który dzisiaj tworzę, nie brakowało żadnego koloru. No po prostu sięgałam i wiedziałam, że ten kolor chcę wybrać. Co się nie zdarza za często, bo w większości różnych zestawów kolorów zawsze mi coś nie pasuje. A tutaj co? Mamy różne odcienie żółci, kilka czerwieni, fiolety, ale te fiolety są przepiękne. Zobaczcie na samym dole te trzy ostatnie, jakie piękne. W tej drugiej linijce ostatnie dwa kolory, czyli 732 i 212, takie zmutowane, takie po prostu przygaszone, brudne kolorki, naturalne. Mamy też spory wybór kolorów do skóry. Tutaj to jest naprawdę szok. No szok i niedowierzanie. W 40 kolorach tyle pięknych kolorów do skóry. No wow. Na przykład w Peat Pastelach od Faber-Castell brakowało mi tam jakichś fajniejszych odcieni do skóry. A tam mam akurat 60, tutaj mamy 40 i jest o wiele lepiej. Brązów, zobaczcie, ile tutaj nam producent dodał. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brązowych odcieni. A nawet bym powiedziała, że 9. No genialnie. Dawno tak bardzo paleta kolorów mi się nie podobała i jestem pod wrażeniem. Jeżeli chcielibyście wziąć ten zestaw 40, to jak najbardziej Wam polecam. Jest tu również zawarty czarny i biały, które są naprawdę fajnie napigmentowane. I to by było chyba na tyle co do moich odczuć wobec kolorów w tym zestawie. Naturalne, piękne, ładnie nasycone, duży wybór, ogólnie ok. Tylko tutaj akurat jeżeli chodzi o cenę, te 13 zł za pojedynczą kredkę to jest moim zdaniem dużo, no ale też płacimy za jakość. Peat Pastele z Faber-Castell są chyba dwa razy tańsze, więc też można sobie dobrać wobec swoich funduszy, tego co potrzebujemy, a Peat Pastele też Wam polecam. Jak już jesteśmy przy tych pastelach z Faber-Castell, to chciałam Wam wspomnieć o tym, co mnie tam denerwuje. Kredka prezentuje się tak, zresztą widzicie teraz na ekranie, bo specjalnie chciałam Wam porównać. Większość to właśnie drewno, a same końcóweczki są tak malutkie, przez co ciężko mi jest sięgnąć po dany kolor, bo muszę te końcówki tak przypatrzeć się, zobaczyć jak one wyglądają, no i trochę więcej zajmuje znalezienie danego koloru, więc ja na przykład przy pastelach suchych wolałabym, gdyby większa część tego obszaru była pokolorowana, na przykład jak to było w pastelach ze Stabilo. Tam mieliśmy całą kredkę, no tylko ta końcówka tam chyba była biała, więc tutaj jeżeli nam się zużyje pastela, no to nie będziemy widzieć za bardzo koloru. A przy tych z Karandasz jest to trochę lepiej rozwiązane, bo mamy o wiele dłuższą końcówkę, więc tutaj troszkę szybciej możemy się skapnąć, jaki kolor wybrać. Taki długi czubeczek na pewno bardziej pomoże nam niż te mniejsze albo białe. Więc tutaj jestem jak najbardziej zadowolona. Jedna rzecz, która mnie denerwuje, to ich kształt, bo są takie heksagonalne.
a większość pasteli, których używam, są okrągłe i tymi okrągłymi bardzo fajnie mi się rysuje. Ja właśnie uwielbiam kształt okrągły. Tych takich kanciastych już niekoniecznie, no ale można to przeżyć. Tu jest akurat dla mnie taka mała wada, że one są takie kanciaste. Ale to też jest tak, że każdy ma jakieś preferencje, czegoś lepiej mu się używa, czegoś gorzej. I fajnie, że na rynku mamy dosyć duży wybór, więc każdy może dobrać coś pod siebie. Ale nie mogę im odmówić tego, że są porządnie wykonane, to po prostu czuć i tak, no, kiedy trzyma się to w ręku, czuć, że są takie bardziej ekskluzywne, bo przepięknie wyglądają, mają ładnie wytłoczone napisy, tylko na tych najjaśniejszych mamy biały napis i tam kompletnie go nie widać, więc tutaj też jest taka mała wada. Do tego, kiedy kupujemy w opakowaniu, to również jest porządnie wykonane, tak jak Wam mówiłam wcześniej. Na pewno nic się z pastelami nie stanie, nie porozwalają się, jak to było na przykład w przypadku Stabilo. I tacki z Karandasz są moim zdaniem jednymi z najlepszych w opakowaniach kredek na rynku. Teraz może jeszcze przejdę do użytkowania, bo jest to naprawdę ważna część. I w moim odczuciu te pastele nakładają się naprawdę super. Powiedziałabym nawet, że co jakiś czas czułam takie masełkowe odczucie. Nie wiem, czy rozumiecie, no kiedy nakłada się kolor, to tak ładnie on się kładzie na kartkę, jest taki nasycony, gęsty. Kurczę, ciężko mi to opisać, ale kolory są naprawdę intensywne, piękne i tak jak Wam mówiłam, odpowiadają tym czubkom, które są namalowane, więc tutaj nie mamy żadnego fejla, jeżeli nie mamy zrobionego próbniku, nie musimy go robić, bo mamy te wszystkie kolory na kredkach. Biały kolor jest tutaj naprawdę piękny, czarny może trochę mniej, nie jest aż tak mocno napigmentowany. A, no i jeszcze miałam wspomnieć, że do tej pracy używam jedynie pasteli w kredce od Karandasz, bo tak jak wiecie, ja uwielbiam używać również pan pasteli, kiedy na przykład robię tło i tutaj by się idealnie sprawdziły, ale postanowiłam, że dzisiaj testuję tylko pastele w kredce, więc pastelami w kredce zrobiłam także tło i zobaczcie, że też nie wyszło najgorzej. Moim zdaniem pastele z Karandasz są bardzo fajnej jakości. Kolory są idealnie dla mnie dobrane. No, tak jak Wam mówiłam, cena niekoniecznie powala. Znaczy, może powala, tak, chyba to trzeba powiedzieć, że cena powala. Ale tworzy się nimi wyśmienicie. I nawet taki mały zestaw, niby mały zestaw 40 pasteli, naprawdę idealnie sprawdzi się do wielu, wielu tematów. Jestem naprawdę zapominalska. Jeszcze na koniec muszę Wam wspomnieć o temperowaniu, bo zawsze chcę spróbować zatemperować w temperówce zwykłej pastele, chociaż wiem, że się nie powinno. Najlepiej jest to robić nożykiem, więc pamiętajcie o tym. Ale kiedy temperowałam je w zwykłej temperówce, to one się nie łamały i fajnie się temperowały, więc jest naprawdę dobrze. Są po prostu mocne. Okej, no i w tym filmie to już by było na tyle. Napiszcie mi koniecznie na dole w komentarzach, czy testowaliście właśnie pastele z firmy Karandasz. Czy jesteście zadowoleni, czy może chcielibyście je przetestować? Ja w dzisiejszym filmie nie mogę się ogarnąć i przestać machać tą głową, bo cały czas ten kucyk mi idzie w jedną i w drugą i właśnie wszedł na mikrofon. No dobra, ja już na sam koniec chciałabym Was zaprosić na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję również inne rysunki niż widzicie na moim kanale, ale widzimy się już w kolejnym odcinku w sobotę, w środę o 15 i w sobotę o 9, więc do zobaczenia i pa!